Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Zomboida. Troszkę się nie widzieliśmy, ale troszkę roboty wykonałem. Sprowadziłem ten nieszczęsny Gotira, kurczę, z tamtego parkingu, który był rozdupcony. Oj, był rozdupcony. Ale aktualnie doprowadziłem go do stanu użytku, moi drodzy, bo wygląda tak. No jedyne co to taśmy mi brakuje, żeby fotele naprawić. No i tu jedną lampę trzeba wymienić. No a ogrzewanie, no to jeszcze zbyt niski poziom mechaniki samochodowej. Ale jak widzicie koła, no koła pozbierałem od innych ciężarówek po prostu. Tutaj możemy sobie, kurczę, stworzyć. Czekaj, gdzie to było? O, jest, mechanical. I tutaj możemy sobie, moi drodzy, z czterech opon z każdej ciężarówki. To na przyszłość, tak dla tych, którzy grają z tymi samymi modami na przykład. To tutaj właśnie możecie sobie stworzyć te opony do tyłu, nie? Bo on był w opłakanym stanie, no pamiętacie zresztą, tylko chyba silnik miał sprawny. Koło jedno, te jedno parę kół z tyłu, a reszta była na czerwono. Ale jak widać, moi drodzy, doprowadziliśmy go do stanu użytku, więc naszym kolejnym punktem byłoby wyczyścić sobie drogę do naszej przyczepy. Teraz musimy sobie zaplanować, przyczepa jest tutaj, więc my walimy tu w prawo, w lewo i tutaj tą drogę musimy wyczyścić, żeby była czysta, żeby można było sobie tirem tu podjechać i tą przyczepę zwinąć. I sądzę, że kurczę, raczej myślę, wydaje, że uda nam się przejechać, kurczę, tutaj przez ten posterunek. Ale nie będzie to łatwe, to na pewno, to nie będzie łatwe, bo to będzie trudne na bank. Ale no co, musimy, kurczę, to zrobić. Jeżeli chcemy wywieźć stąd jak najwięcej rzeczy, no to jeden raz musimy się przycisnąć, ale dobra, póki co tutaj nie jest źle. Aha. I tutaj się już zaczynają schody. Oczywiście książkę od spawania też mam przeczytaną, także luz, bluz. Wszystko jest under control. Ale masz na razie palą przez łeb. Maczetę oszczędzimy, jak będzie was więcej. Dobra. Idę beczuszka na wodę. O nie, no tu jakieś idą. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Dawaj, dawaj. Pamiętam jeszcze jeden sklep z kasetami też trzeba odwiedzić. Spokój. Spokój, powiedziałem. A, dobra, sprawdź od razu. O, ty nie masz nic. Ty również nie masz nic, dobra. A, no właśnie, miałem wam pokazać umiejętności. No, nauka, naprawa pojazdów, szósty poziom, no i spawanie. Jedziemy teraz, troszeczkę nabijemy spawania. Tylko czekaj, bo tu widzę, grupka łazi sobie. Czy oni się do nas przyczepią? Jedyne, co mnie boli, to to, że żeby stworzyć taran. A, zapomniałem. Stworzyć taran do kurcze. Do tira, to trzeba mieć aż ósmy poziom spawania. Kurde. No, jak mam być szczery, no to trochę wysoko. Troszkę wysoko. Palniki odłóż, maskę może na razie odłożyć tutaj. Dobra. Jedziemy, czyścimy drogę. Czekaj, bo Miko... Święty Mikołaj idzie. Czy nie idzie? Wiecie co? Dobra, nie będę się pierdzielił. Chodźcie tutaj. Dobra, Święty Mikołaj leży. Po co wstajecie? Po co? No, uspokój się. O. Odpocznijcie sobie. O, zegareczki. A, książka od elektryki, tylko jeszcze trzeba przeczytać. Trochę tych zegarków już mamy. Znaczy, no, z zegarków nie wiadomo, jak dużo elektryki nie idzie. Wiesz co? Dawaj. Ale te ciuchy tego świętego Mikołaja sobie zatrzymamy je. A jak? Przyjdzie grudzień, to się za świętego Mikołaja przebierzemy. Dobra. Jedziesz. Poczujnym bądź. Żeby nas to nic w dupsko nie ogryzło. Co jest? Ach, no tak, przecież ja ją wszystkie zużyłem do naprawy, kurczę, tira. To nic. Mamy jeszcze butlę z gazem. Dobra. O, tak, właśnie jesteś teraz przeciążony. Dobrze, dobrze, spokojnie, oddychaj, oddychaj.
Już chowamy je do plecaka, spokojnie. A tak to od razu muszę odłożyć. Coś słyszę. Coś gdzieś słyszałem. Chcesz nas zaskoczyć? Dobra. No tak, człowiek zapomniał, że wszystkie palniki, kurczę, zużył, żeby naprawić ten nieszczęsnego tira. Też od razu pancerz na drzwi i szyby zrobiłem. Mówię, jak już naprawiam, to naprawiam na maksa. Bo trochę kawałek też miasta przejechałem, tylko tak ona szybko motorem. No kurde, nie ma nigdzie tego tira. Już trzeba było, kurczę, stworzyć sobie, znaczy stworzyć tego ściągniętego. Ściągniętego, co ja bredzę. Uszkodzonego ściągnąć, naprawić, bo innej łopcy nie było. Spokój! Tylko mam nadzieję, że ten drzepa wizualnie na tą, po którą jedziemy, stoi, wygląda dobrze, kurczę. Miejmy nadzieję, że nie tylko wizualnie jest dobrze, ale i koła, żeby były. Jak koła będą sprawne, to będę zadowolony, bo pospawać to sobie mogę akurat tutaj, to mi nie zabraknie tutaj, jeśli o to chodzi. Tylko no właśnie. Nie no, liczę na to, że będzie dobrze. Dawaj, dawaj, rozbieraj, Markus. Samo się nie zrobi, a kawałek jeszcze do tego, do tira, do przyczepy mamy. Więc jedziesz, kierowniku, jedziesz. O, kolejna grupa. No i tak trzeba będzie zaraz się cofnąć, je napełnić. Dobra. To wy zaraz tak się przyjdziecie, przykleicie do nas, nie? Odłóż te palniki. Chodźcie. To się w kolejkę właśnie ustacie, że ktoś dwa razy wpierdolą jest to. Myk, dobra. Nowego. Dobra. Ładnie. Dawaj tu schowaczki. Coś macie jeszcze ciekawego? O. Proszę bardzo. Gnacik zawsze na prosie. A ty masz coś ciekawego, kierowniku? A ty depresyjny. To mi niepotrzebne. Dobra, tu przejedziemy. Okej, można wsiadać i przemieścić się do przodu. Aż poczekaj, bo jak tu mały garaż jest przy okazji, to nie zawadzi sprawdzić. Krótkofalówka. Łom uszkodzony, łomów to mam kilka, ale tą krótkofalówkę wezmę, bo ją rozbierzemy. Dobra. Tutaj. A tu sklep, kurczę, widzę z warzywami. Chyba. Czego się sadzisz? Dobra, chodź Markus, przestawimy sobie bryczkę. O, tutaj widzę już czysto względnie. Tutaj już przejdziemy, tylko poczekaj. Ile jeszcze tego gazu nam zostało? A jeszcze dużo. Na pełni. Dobrze. Wszystkie są na fulla, to mi się podoba. To odłóż. No elegancko, zamknij kapę. Permaszynę. No tak to życie, Markus, wygląda, kurczę. Robota. Samo się nie zrobi, kurde. Dawaj. Spokojnie, no. O, czekaj. Ciebie trzeba przestawić. O, kluczyki jakieś tam siedzą, leżą. Zaraz je weźmiemy. Fajnie było, musimy znaleźć, kurczę, też poradnik do motorów, żeby stworzyć sobie te na motor, te torby takie małe, bo można sobie na motor torby zrobić. Tylko niestety nie mam ich nigdzie w schematach, więc wnioskuję, że trzeba znaleźć po prostu odpowiedni do tego magazyn. Do czegoś te kluczyki to są? Nie do ciebie? Do tej przyczepy kempingowej brzydkiej? No. No to jakże brzydkie przyczepy kempingowe. Czekaj, spokojnie, nie wchodzimy jeszcze do środka. Na plecach jeden jest gdzieś.
Gdzie on jest? No był przecież. Tu jest. Mówiłem. A, tylko dwójka z tamtej grupy po... O, daj to. Tylko dwójka z tamtej grupy postanowiła pójść za nami, dobra. Znaczy przyczepa kempingowa też by nam się przydała. Ale... Może znajdziemy lepszą. Dobra. Ty, ten motor tu zajebiście wygląda. Znaczy zajebiście. Dobra, trzeba pamiętać, że na tej drodze są motory. O, kolejny ładniejszy zator, który trzeba koniecznie rozebrać, dobra. O, tylko mi na uwadze, że z na pleców mogą przyjść, także tutaj wiesz, spokojnie. Czujność w maksymalnym poziomie. O tym właśnie mówiłem. Dobrze, dawaj. Markus, walcz z zombie. Dawaj, dawaj. Takie hordy Marty rozwalał. Aha, chciałbyś. Dobrze. No, come on. Co chcesz? Nie ma problemu. Ty też? Proszę bardzo. Już? Matko, ale tu jest porządny zator drogowy. Tu trochę porozbieramy. Kolejny. To wiecie, nam w ogóle palników gazowych starczy, żeby utorować tutaj to miejsce. No chodź. Ej ty. Już? Dobra, tu przejedziemy lewą stroną, więc tu jeszcze nie ma co się stresować. A trzeba wziąć pod uwagę, że gaz nam się powoli... Powoli, ale powoli gaz nam się kończy. Więc, no właśnie, ty miałeś strzelbę, tak jest, daj to. Dobra. Ty, kierowniku, masz coś fajnego? O, o, czekaj, czekaj, kolejny gnot? Nie, pusto. A ty, kurczę. Zegareczki, oczywiście. Tu, lipa. Ty, kolejny zegareczek, dawaj. No, tu się przeciśniemy, dobra. Tu się jeszcze przeciśniemy. Musimy oszczędzać. Opalników gazowych. Jeszcze 8 pełnych mamy, ale mówię, no w końcu się nam skończą. A co to jest? Też ten, żarcie. Dobra, dobra. Oła, kurde. Dobra, zaczniemy tutaj, od tej krzyżówki. Tu kilka sztuk rozbierzemy. Ci na razie nas nie widzą, mają nas w dupie, dobra. Nie, no ty plecami się chcesz do niej odwrócić, to nie, to nie, 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 nie. To idziemy się najpierw ich pozbyć, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Dawaj. Panie władzo. Kolejny ze strzelbą, pan. O, ty. No nie! Zranienie. Ale w szyję. Szybko, bandażuj to, bandażuj. Zranienie, dzięki ci, panie, że nie ugryzienie, dobra. 95% szans, że będziemy żyć dalej, nie ma co panikować. Ale w szyję. W dupę jeża, nie zdążyłem zdezynfekować, czekaj. Pierdziele. Tylko zranienie, nie panikuj, odsuń się od trupów. Odsuń się od trupów i teraz to my musimy, mój drogi, pilnować sickness. Mam dziennik zrobiony w razie, co? Ale nie dopuszczam nawet tego do myśli. Nie, to nie ma takiej opcji. Nic się nie stało, jesteśmy tylko zranieni. Widzieliście, to tylko zranienie. Także na szczęście. Ale co tu się odpierdoliło? Zdążysz? Nie zdążysz.
Noż kurwa! Wypad! Powiedz, że ten palnik zużyłem, to się wkurwie. Nie, dobra. Już? Mogę to rozebrać? Choróbsko nie rośnie. Cały czas na zero, więc jest dobrze. Siedź tam, stukaj w te drzwi. Daj mi ten wrak rozłożyć. Ale kurde, no. Jakby było ugryzienie, to już było po nas. Ja pierdolę, taki błąd. Nie no, trzeba się wynieść w końcu na tą wioskę, trochę odpocząć od tego miasta. Bo tu non-stop jest ogień. A już nam się szczęście właśnie skończyło. Jak już nas, kurcze, zadrapały po szyi. No jak szybko nam życie spadało przez to, że po szyi nas zadrapały, ty. No. Dobra, nie przyspieszaj czasu, nie kuć losu. Zaraz se zapalisz. Ale dobrze jest, nie rośnie choróbsko. Jak z choróbsko nie rośnie, to będziemy żyć. Ło. Kurde, aż mi się gorąco zrobiło, ja pierdzielę. Ale nie, dobrze, dreszczek emocji musi być. Dobra. Właśnie wolę od trupów trzymać dalej, żeby mnie tam nic na razie nie zachorowało. Tu w tej budce też siedzi sztywny. Tutaj zator się kończy. Daleko do przyczepki w ogóle? Nie. Zajebiście, to jest ostatni zator. Dobra, starczy nam palników gazowych. Okej. Dobra. Co to trudności człowiek się napoci, żeby to, kurczę, dostać się do tego. Ale dobrze jest. Żyjemy, to tylko zranienie. Dobra. I rozmontuj. Ale było blisko. Musimy bez spowania. Rośnie, rośnie. Musimy, kurczę, bardziej zacząć uważać, bo to już jest niebezpieczna sytuacja. Ale dobrze jest, już jakiś czas minął od, kurczę, odniesienia ran i nie zachorowaliśmy, więc jest gitara. Eny. Czy w ogóle jest sens się otwierać? Masz paliwo, żeby cię przestawić, czy trzeba będzie cię przyciągnąć? O Jezu, dobra, nie pytam. Nie było pytania. Dobra, rozmontuj. Spokojnie. Bo tu parę sztywnych dookoła jest. Wiem, że cię boli. Bo cię po szyi drapnął. Przecież ci palca w dupę nie wsadził. Nie no, dobra. Wiem, Markus, wiem. Nie powinienem się śmiać. Dawaj, ten wrak rozmontuj i się przeciśniemy. Tylko trzeba będzie jeszcze tego szrota tutaj przeciągnąć. Ale mamy farta, moi drodzy. A już pewnie myśleliście, że zginiemy. Na bank już myśleliście, że nie żyjemy. A tu nie, szczęście się uśmiechnęło do Markusa. Ale to jest znak. To jest znak. Dobra. Teraz upewnić się. Jest przyczepa. Dobra, możemy auto przestawić. Podejdziemy tu bliżej i tego grata stąd przeciągniemy. Aha, no dobra, weź te puste palniki, przełóż. Ale masz farta, ziomuś. Dotleń się, proszę bardzo. Wiem, że głodny jesteś. Tutaj w sumie co to jest tu za sklep? Meblowy chyba, nie? Nie? Na pewno nie z żarciem. Dobra. A nie mam żadnego żarcia przy sobie? Nie. Okej. A wróć. Ten wrak tu też przeszkadza. O, tutaj jak przeciśniemy się, to tirem. E! Dobra, sickness urosło do 1. I teraz kwestia tego, czy przez to, że mamy przesrane, czy przez to, że tu trupów dużo jest. Mam nadzieję, że to drugie. Siadaj. Odpal. No, odpal. Zdejmij bandaż. O matko, infekcja 2. To już dupa. Szybciej, bo się wykrwawisz. Dawaj. Fło, dobra. Mam pomysł. Jedziemy do domu.
Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie z tą chorobą. Miejmy nadzieję, że kurczę. Jest, sickness spadło do 1. Dobra. To nie to. Jest, dobrze. Żyjemy. Ale to wiecie co, i tak trzeba wrócić do domu. I dopóki nam się rana nie zagoi, lepiej trzymać się z dala od sztywnych. Jest, sickness spadło do 0. Ała, kurwa, zapomniałem, że to nie tu. Ty, tu już, tu skręcaj. Jest, sickness spadło do 0. Dzięki ci. Zomboi, to chociaż raz się zlitowałeś nad biednym Markusem. Chociaż ten raz. Dobra. Jedziemy do domu odpocząć sobie. Jutro powinna rana się zagoić. A jeszcze trzeba się umyć też oczywiście. Dobrze jest. Dobrze jest. Było gorąco. Była sytuacja podbramkowa. Troszeczkę. Ale na szczęście wyszliśmy z tego daj, umyjemy się. Ale dawaj, bo to trzeba dbać o siebie. Jeszcze. Dobra, wyczyść siebie. No, było blisko. Ale jest, dobra, sickness nie rośnie. Nie, tu gdzie ty? Nie napełnij tą wodą buteleczki. Sraki chcesz dostać? Dobra. Jak tam agregat, gdzie jest sytuacja? Myślę, że ten, usiądziemy. Weźmiemy się za elektrykę. No i to też już właśnie przydałoby się już na tą farmę pojechać, chatę zakładać. Bo... Znaczy no, puszek tego wszystkiego nam tak nie zabraknie szybko. Ale cały czas się żywimy, no właśnie tak... Tak sobie, nie? Ma być szczery, nie jest to dobry sposób odżywiania się. Ale dobra, nie ma co marudzić. Póki co, jest co jeść. To jest najważniejsze. Dużo sklepów dookoła jest, więc z głodu nie zdechniemy. Ale kuźwa, ale to było blisko. Było tak blisko, że nawet sobie sprawy nie zdajecie. Ale dobrze jest. Dobrze jest, choróbsko nie rośnie. Ale jak tam urosło 1-2, mówię, o-o, mówię nie. Mój Markus, nie. Mówię, tak dobrze szło, nie umieraj. Ale na szczęście los się do nas uśmiechnął. Ale nie ma co kusić go. Dlatego najpierw niech nam ta rana ładnie nam się zagoi. Się nam ładnie zagoi, to wtedy, kurczę, ruszymy po tą naszą nieszczęsną przyczepę. Ale już droga praktycznie jest cała wyczyszczona. Także nie jest źle, ale no... I muszę sobie, kurde, żarówkę wymienić, bo mi tu w lampce żarówka pierdolnęła i nie ma światła. Może telewizor działa. Czekaj. Ja wiedziałem, coś widziałem, że mam rękawiczki bardzo zdupcone już, nie? No jak, weź na razie tu odłóż, później je podrzemy. Albo zszyjemy nawet. A tu właśnie, tak jest. Włóż. Banderoli nie ma na amunicję śrutową, nie wiem dlaczego. Ale już naprawiłem ten błąd, dobra. Jaki mam do sobie? Aha, mamy tą kurteczkę, tylko że też dziurę jedną ma. Ale dobra, to nic. Elektryka, tak jak wspominałem, przydałoby się książkę przeczytać. Też porozbierać te wszystkie zegarki, bo trochę ich mamy. Albo w sumie Boy Scout, najpierw przeczytaj to. Poczytamy sobie magazyny. Już ten resztę dnia spędzimy na chacie. Także, żebyś mógł odpocząć. Elektryka, zrób minutnik, dobry gotowany, to czekaj, spoko. O, mam od schematu, co to jest? Uczy make'u, wychylu window. O matko! Regularne window, a jest coś do motoru? Aż muszę mordę do ekranu przybliżyć. Jeep, windshield, Ford, man, bush, master, Ford, vehicle, import, viewport. Doors, tu drzwi ogólnie są, no to też nie ma do motoru, a tu? O, wojskowe siedzenia, to tamto. Kurde, ale do motoru nie ma tych fajnych, tych torebek z boku. No dobra, ale i tak czytaj. I tak czytaj, bo gościu musisz zagoić się.
Nie ma co szczęścia twojego kusić, bo widać, że silnie właśnie Zomboid nam pokazał, że nie jestem nieśmiertelny. Za dobrze szło, kurde. Za dobrze szło. Wszystko jest pod kontrolą, jesteśmy cali i zdrowi, także nie ma co narzekać. Znaczy no, cali z tym to bym się kłócił. Ale na szczęście nie mutujemy. Na szczęście nie mutujemy. Dobra, magazyn opolowania odłóż. Nie ma tu elektryki w dupy węża. Pierwsza pomoc, brudna szyja. Znaczy bandaż, zdejmij. I szybko zakładaj następny. Albo dezynfekuj na szybko. Trzeba też o to dbać. Dobra, dawaj szybko bandaż. Matko, jak się rana na szyi szybko wykrwawia, ty. Masakra. Dobra, jest. Ale jeszcze raz, pierwsza pomoc, no tak, pierwsza pomoc, drugi poziom dopiero rośnie, to mamy tu przeczytane. Wędkarstwo na razie i tak nie będziemy mogli sobie go nabić, więc na razie nie ma sensu. Dobra, wstawaj, która jest godzina 20:40, poziom zmęczenia 72, okej. Okay. To idź spać. Miejmy nadzieję, że jutro już nie będziesz miał tylko krwawienia, że samo zranienie zostanie. Jest, choróbsko nie rośnie, moi drodzy. Markus ocalał! Nawet nie wiecie, nawet se nie zdajecie sobie wy sprawy, jaki jestem kuźwa szczęśliwy, że to tylko zranienie, dzięki któremu nie dostaliśmy infekcji i normalnie żyjemy, wszystko jest okej. Wy sobie nawet sprawy z tego nie zdajecie. Ja jestem teraz w momencie szczęśliwy jak małe dziecko. Jak dzidziuś. Z lizaka normalnie, nie? Zajebiście. Dobra, a czemu ja biegnę z buta? Debil. A bo w sumie nie, czekaj. W sumie z jednej strony dobrze, tylko tak, bo jeden palnik jest niezaładowany. To primo, a drugie... A, zamknij sobie drzwi przed ryjem, genialne. Weź te zegarki, odłóż tutaj. Dobra. Strzelba nam niepotrzebna, że jesteśmy tu blisko, to weź odłóż to. Szkoda, że nie mamy magazynków więcej do tego kałacha, tych bębnowych. Ale byśmy się pobawili. Bo amunicji trochę mamy. Nie ma szału, ale trochę amunicji jest niestety. Ale no mówię, no nic na to nie poradzi. Dobra. Butla z gazem, są dwie końcóweczki, ale to nic. Napełni wszystko. I została jakaś butla z gazem, czy już jest lipa? Będzie lipa chyba. Nie, została jedna. Piczy kłok, ale został. Piczy kłok, ale został, dobra. Przełóż to, ten bandaż, zaraz umyjemy go spokojnie, nie stresuj się. Teraz tak, już nie jedziemy tym policyjnym, jedziemy już tirem. Dobra, to już musimy wyjść tutaj, wyczyścić te bandaże obowiązkowo, czy chce, czy nie chce. Muszę sobie lepsze wejście zrobić tutaj do tego magazynu w przyszłości. Znaczy, drzwi po prostu. Co ty robisz? Na pełni, dobra, no, nieważne. Wyczyść bandaż. Zdejmij ten i powiedz, że już nie ma krwawienia. Jest, dobra, ale dalej ty spada jak popierdolone, dawaj szybko. Wyczyść ten bandaż drugi. Odłóż go. No i dobra. I dobra. Obowiązkowo tu trzeba te bramy w końcu porobić, ale do stolarstwa 6 poziomu nam też już piczykłak brakuje, ale już chcę tą kurczę przyczepę, bo jestem po prostu ciekawy, czy uda nam się przejechać, nie? A wy co kuźwa mi koło domu robicie? Jeden z drugim. Co wy sobie kuźwa wyobrażacie? Wypad! To, że bramy nie ma, nie oznacza, że was kuźwa zapraszałem. Nie, nie, nie. Chodź, misiaczko. Ale palę. Go nie przypierdziel nic. Bo nie po to cię naprawiałem. Akumulator zaraz się podładuje, jak pojedziemy chwilę. Że tutaj nie ma co paniko. Nie taranujemy zombiaczków. Ty pięknie wygląda, że tak ma zostać. Dobra. Spokojnie. Dobrze jest, dobrze jest. Musisz na środku drogi stać? Buda się.
Spokojnie, spokojnie. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, teraz tak jak tu było wspominane, tu się normalnie lewą przeciśniemy. Okej. Dobra, światło może wyłączyć, bo na razie nie są potrzebne. Ciebie trzeba ściągnąć, gościu. Tylko czy ja cię będę mógł tirem tak ściągnąć? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Mogę, zajebiście. Podłącz to dziadostwo. Podłącz to, podłącz. I wywalamy tą stąd. Ściągnę cię tak tylko na bok, żebyśmy mogli się przecisnąć. O, może być? Dobra. O, następni, kurde. Następni. Jakuś losu. Jakuś losu. Dobra, odczep to. Dawaj tą przyczepę. Zajebiście, nie mogę się doczekać. No i tutaj co? Mamy ostatni zator. Tu już przyczepę widać, nie? Znaczy zator tutaj... Tego, kurczę, tutaj grata trzeba rozebrać. Chyba, że nie. Czekaj, 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 czekaj. Ale nie, 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 nie. Ja nie będę obijał sobie mojej pięknej bryczki. Ja nie po to tyle materiałów nazbierałem. Stare graty rozkładałem na części. Żebyście wy mi teraz obili moją brykę. Nie ma takiej opcji. A chciałem tą ciężarówkę z tego względu, że ona ma dużo miejsca w środku i ma jeszcze te bagażniki. Po dwa po bo z jeden, nie? Znaczy dwa po boku po jednym. Także kurczę, no wolałem tą ciężarówkę. No dobra, chodź tu gnido jedna. O, głodny jestem, no. Co, coś będzie zeżreć. Spokój. Ale na pewno wam się gorąco zrobiło, nie? No wiem, że cię boli, no bo to rana na szyi, ale będziesz żył. Ciesz się, że ci choróbsko nie rośnie. Jakbyś się mógł ze światem żegnać. Dobra, na wstecznym mi się wydaje, że... Jak podjedziemy tak... Czy ona mi się tu nie zblokuje? A, dawaj. Spróbuję. Nie łapiesz jej. Dobra, czekaj. Okej, okay, rozumiem. Spróbujmy w ten sposób. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Zajebiście. I pod kolor, ty! No wcześniej nawet do kolorze myślałem. Patrzcie to, ona jest idealnie pod kolor. Dobra, odpocznij sobie. Odpocznij sobie. Myk. Myk. Możesz się uspokoić, dziękuję. Uspokoisz się, dziękuję. Wypadł. Dobrze. Gnata dawaj. Oczywiście nie 9 mm. Ale widzę, że to kolejny gnat 45 CP z amunicją, więc coś czuję, że... Kilka sztuk już konkretnej broni mamy na ten naboje, będziemy mogli użyć, ale dobra, koniec mi trężenia. Jest 1000 miejsca, pięknie. Tutaj 25, tak być powinno, dobra. Sprawdźmy, tylko jeszcze jest ciekawe. Nie buduj z metalu, tylko napraw. Bo muszę tylko zobaczyć coś. Dobra, pauza, żeby ci nic nie... Aj, no i tego się obawiałem. Znaczy no... Nie jest krytycznie. Najważniejsze, że koła są w 100%. Tak jak wspominałem, jak koła są w 100%, to jestem zadowolony. Toolboxa możemy sobie pospawać. Drzwi tylnie możemy sobie pospawać. Zawieszenie do aut typu ciężarowych. Powinienem chyba jeszcze mieć z dwie sztuki, bo jak do ciężarówki zbierałem, jak nie nagrywałem, to parę sztuk ekstra wziąłem, więc to powinno być. Dobra, ale grunt, że koła są na stówkę. To jest git, dobra. Sytuacja nie jest tak krytyczna. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko, że teraz, kurczę, tak sobie myślę. Jesteśmy... czekaj, otwórz mapę. Jesteśmy w centrum miasta. Prawie, że. W tym centrum to nie ponosło.
ale można powiedzieć, że jesteśmy w centrum miasta. Jeżeli byłyby tu jakieś ciekawe sklepy czy coś do okolicy do opędzlowania, to jak jesteśmy już tu tirem, palników gazowych jeszcze trochę nam zostało, a i tak chcemy się poduczyć spawania, i tak chcemy się poduczyć spawania. Więc myślę, że można by było gdzieś podjechać, tylko kurde gdzie. Wiem jedno, tutaj jest wojskowy checkpoint. Tu jest baza wojskowa. Bo motorkiem sobie tak zwiedziłem wszystko na szybko. Tu pod sklep z pistoletem, z bronią, to wiemy nawet, że nie ma co się pchać. Tam się tirem nie dostaniemy. Ale tu mamy tą jedną drogę całą wyczyszczoną. Tu są sklepy. No właśnie, tak poza tym weź to oznaczenie usuń już. Bo już mamy tira. Także mamy tira już. Kurczę, no teraz mam dylemacik. Są burgery. Czekaj. To jest dużo miejsca. No misiek. Już? Lepiej ci? Albo mam pomysł, bo będziemy mogli tu przecież normalnie wrócić. Więc jedźmy do chaty i przekonajmy się w końcu, czy w ogóle był sens się męczyć tą kurczę. Męczyć się, zbierać to wszystko, naprawić tę ciężarówkę, czy my się wydostaniemy z tym, przez ten checkpoint. Bo ktoś, pamiętam, jeden z widzów, nie to, pytał się mnie, czy jest inna droga wyjazdu z miasta. Tak średnio bym powiedział, Tutaj niby przez las można się przecisnąć. Tutaj są jakieś tam ścieżki, małe mosty, ale nawet nie wiem, czy tir się tędy przyciśnie. I tutaj dostać się tutaj tyłami, ale no mówię, no... To by było ciężko. Jedyna droga to jest tutaj. Co jest najlepsze, jeszcze tu po drodze jest ten most. Będziemy musieli się sprawdzić i pewnie coś czuję, że też dużo będzie rzeczy do rozbierania. Ale dobra, nie mi prężymy. No kurde, no. Delikatnie. Ale my nie mi prężymy. Jedźmy sprawdzić, czy się wydostaniemy. Bo mamy drugą przyczepkę, żeby móc sobie jeździć, zwozić rzeczy. I po mieście jeździć, bo jest mniejsza, więc to nie problem. Ale jak chcemy tak na raz jak najwięcej rzeczy ze sobą zabrać z miasta, no to... Musimy, kurde, chcąc, nie chcąc, tira wystawić. Ja to zrobię. Bez rozkładania żadnego płotu. Ja normalnie tym wyjadę. Już mam wizję. Dawaj, skręcaj tu. Dobrze. Normalnie wyjedziemy. Zobaczycie. Damy radę. Do odważnych świat należy. Najważniejszym jest pierwsze wjechać tutaj dobrze. Żeby nam się tu nic nie zblokowało. Tak, i teraz to jest dobrze. Tutaj bierzemy tak, łuczek. Tutaj robisz tak. Ty, gamoniu, policyjny hat nie wystawiłeś. Ach. Poczekaj. No i najgorsze jest to, że tych zasaranych lamp nie mogę rozłożyć, nie? A one... One mi przeszkadzają. Czekaj, tego... No, jeszcze kawałek. Dobra, już podczepisz. Czy nie podczepisz? Co jest? Aha, genialnie. Teraz nie podejdę ani z jednej, ani z drugiej strony. Mówiłem. Ktoś cię tu zapraszał, gościu? Widzisz, że jestem zajęty? Jest wielka próba. Kurde, przyciski mi się popierdzieliły. Kompletnie nie w tą stronę miało to tak wyglądać, nie? Czekaj. No wiem, że to ale co innego, innej... Nie poradzę nic, kurde. Czy teraz mogę cię, księżniczka, patrzę? O, dziękuję. Dobra. Dawaj. O, to trzeba przestawić. Dobra. Okej. Okay. Ty chyba nie będziesz przeszkadzał, co? Chyba nie. O, ale sobie zrobiłem.
Okej. O, dobra. Teraz tak, o, ty się zahaczysz o budynek, nie ma kurwa innej opcji. O właśnie, o tym mówię. Ale to nic, teraz się przestawisz na prosto. O. Dobrze. Wiem, mój tirze piękny, no ale co ci poradzę, jakoś musimy z tego miasta wyjechać z tobą. Dobra, jak tir przejechał, to przyczepa też przejedzie. Dawaj! Dawaj, kurwa, jakbyś miał super zatwardzenie, ciśnij. O, o. No, nie, dawaj, jeszcze trochę. Okej. Okay. Mamy to, moi drodzy. Ale dobra, trzeba tego kurde szrota stąd przestawić, bo nie wyjadę. Jej, wszystkim sceptykom kij w oko. Mówiłem, że wyjadę. Do odważnych, moi drodzy, świat należy. Chodź, gościu. Bo ty mi tu wadzisz. I to bardzo. Moje wypad. What? Sorry. No, kurde. O, dobra. Tu nie powinieneś przeszkadzać. Tylko jeszcze nie ma co chwalić. Nie powiem czego, przed czym. Ze względu na to, że tu trzeba jeszcze skręcić. Tu trzeba wykonać taki solidniejszy skręcik. Teraz myślę, czy skręcić w lewo i tu zrobić koło, czy skręcić... Nie, no w prawo walimy od razu, niech się pierdzielić. Ale normalnie wyjedziemy. No i teraz normalnie możemy sobie, kurczę, na tamtą przyczepkę zbierać zasoby, po prostu wyjechać tutaj, wyjechać sobie tamtą przyczepką, no bo tu o tamtą wyjedziemy bez problemu, podjechać sobie te pod tira, ładować tira i nara. Dobra. Wiem, że się zahaczysz o latarnię. A nie, nam się nie zahaczy. Zajebiście, moi drodzy, mamy to! Moi drodzy, mamy to, mamy sprzęt, mamy ciężaróweczkę uzbrojoną, gotową na przyszły wyjazd z tego miasta. Może nie zalana na fula, ale to się też, kurczę, naprawi. Jebiście. I tak fajnie pod korb taki zestawik. Dobra, stój sobie ładnie. Jest, pięknie to. Mamy to. Mamy ciężarówkę. Dobra, głodny jesteś, okej. Okay. Okej. Okay. Pojedziemy sobie policyjnym pożarcie. Ale tak jak wspominałem, ten nieszczęsny magazyn, który jest blisko nas, trzeba go dokładnie splądrować. Brakuje na taśm naprawczych, tym podobnych. No, pamiętam, że jeszcze jakiś zamknięty taki secure storage był na pewno, coś ala to pamiętam. Więc to też bym chciał sprawdzić. Dobra, odłącz tą przyczepkę. No jakiś debil mi się do drzwi dobija. Dobra. Mamy tą przyczepę dużą tira, więc trzeba w końcu tu stolarstwo dobić do tego ostatniego poziomu. Znaczy co mówię, ostatniego, do szóstego. I tę bramę w końcu tu postawić. Żeby nam tu nie wchodziły. Dobra, jak tu jesteś z tym zegarkiem, to selesz. Dobra, przyczepko ma. Chodź. Jedziemy tutaj kawałek od domku do pod magazyn. Podłącz. A ja mam palniki gazowe ze sobą. No i elegancko. Chyba, że... Ten na chacie, przy chacie, przy końcu, czekaj. Tu są czarne budynki, więc też jakieś użytkowe. Dobra, to pojedziemy najpierw tu. Tu najpierw podjedziemy. Albo w sumie. Zobaczyć, jak wygląda droga. Tu jakieś czarne budynki, jakaś fabryka jest. Nie, dobra, najpierw kurczę tu podjedziemy, tu jest bliżej, a później po te kasety wideo, tylko z tego co ja pamiętam, te kasety wideo, to tam motorem tylko się podjedzie. Ale to nic, bo tu na głównej drodze kilka motorów stoi, które ściągniemy sobie w przyszłości. Dobra, kurde, to pierdzielniemy się, najpierw tu zobaczymy.
bliziutko jest, to można to ogarnąć. Ty, wróć, wróć, albo nie, dobra, tu sklep jest z żarciem, dobra, bo ty głodny jesteś. Nie zapomniał. Zapomniał, ale już sobie przypomniał, dobra, spokojnie. Nie stresuj się, nie stresuj. Dobra, tutaj można w tych sklepach żreć cokolwiek jest po prostu. Nie ma co wybrzydzać akurat w tym momencie. No i nie maruj, gdzie ci tam przygnębienie. Płatki śniadaniowe jeszcze, a może być dane to daj jedną czwartą zjedz. Puszki wyrzuć. Masło orzechowe sobie weź. O, dwie sztuki aż. Ujojoj. Sorki. Ocet. Znowu płatki śniadaniowe, zupa grzybowa, sos boloński. O. Dawaj to. Cyk. Wcinaj. Dobra. Okej. Już podjedli. To ujadę dalej. Pokaż mi, co masz, kotku, tutaj. A nie, ty, gdzie ty skręcasz? Teraz to cię troszkę, kurde, poniosło. Dawaj, tędy jedziemy i one były tu gdzieś zaraz w lewo. Dobra, pierwszy czarny budynek. Spokojnie. Pierwszy czarny budynek jest. Tak, to jest tu, dobra. No jest tutaj. Co my tutaj mamy gdzieś? Chyba. Już mi się o samochód będą ubijać, nie? Dobra. O ty, nie. Drugi raz tak samo by było tak głupio, że aż wsetyt. Nieładnie z naszej strony. Pan ma portki wojskowe. Ale nie ma pan żadnej broni. A szkoda. Pani coś ciekawego przyniosła? Nie. No i jeszcze koło mnie. Śmietników pełno. To jakaś fabryka, nie? Czysto w środku? W środku czysto. O, tu są kartony. Ktoś gdzieś słyszę. A tam przez szybę wali, dobra. Baterie. Dawaj to. O matku, 13 baterii. Dawaj. Baterie jak najbardziej przydadzą się. Zapasik solidny. Tam jeszcze parę zostało, ale dobra, najpierw sprawdźmy, co tu się dzieje. Nie w to okno. To w to. Też nie to? A tam! Chodź tu, dzido. Dawaj ten zegarek. Dobra, baterie wszystkie bierzemy. Nie ma. Matko. Teraz to się zdziwiłem. Ładnie. Trzeba, tu jest wyjście. Okej. Tu jeszcze jakieś małe kartoniki zostały. Coś gdzieś się dobija, ale my zaraz stąd wychodzimy. Wszystkie kartony? Wszystkie. Dobra, mamy wszystkie baterie z tego budynku. A baterie zawsze się przydadzą. Dzień dobry. I do widzenia. Bardzo ładnie.
Nie masz nic ciekawego? Nie, to nara. 48 baterii, zajebiście. To możesz odłożyć, tak. O, 45 ACP. Takich magazynków już kilka sztuk mam, pamiętam. I broni ogólnie na tą amunicję. Już nie mówię za samej amunicji, bo też trochę powinno być. Także... A czekaj. X. Czekaj, obok, żeby było wiadomo. Dobra. Okej, jedźmy. Wypad. Jakiś parking duży, ale to przypuszczam, że mieszkańców z tego bloku po prostu. To są garaże, czyli tak, tu mogą być ciekawe rzeczy, dobra. Dawaj, wyrobisz? Wyrobisz. Wiedziałeś. Nie, tyłem wjedziemy. Tylko czekaj, zgaś go, ma spokojnie. Tu sąsiedzi. Sąsiedzi przyszli nas odwiedzić i dowiedzieć się, co się dzieje. No chodź. Myk. Dawaj, Markus. Dobrze. Plecy. Czysto. Znaczy czysto, pojęcie względne. Tu nie masz nic ciekawego, dobra. No chodź, jest trzaskać, kurczę, w te drzwi. Dobra. Teraz tak ładnie musimy tutaj sobie wycofać. O, dawaj, spokojnie. Czekaj, wyrównaj sobie tak na pięknie, żeby było. Sorki. Dobra. Majdo, teraz tylko bramkę otworzyć. Odczep się ode mnie, dziękuję. Dobra, ty nie masz tu nic ciekawego. Wypad. Masz coś ciekawego? Również nie masz nic ciekawego, dobrze. Elegancko ogrodzone, to będziemy mogli sobie spokojnie ładować. Dobra, cofnij. What the hell? Prrr. Dobra, teraz o. Teraz jest gitarka. O, ja cię z kubańców wcześniej nie widziałem tutaj. Dobra. Jedziemy z tematem, pokaż mi. Dzień dobry. Łóżka polowe. Mikrofalówki też nie potrzebuję. Aha, tu nic ciekawego. I stary telewizor też niepotrzebny. Za to ten plakat chętnie weźmiemy. Kolejny obraz Betty w innym wydaniu. Mhm, teraz tak. Ty. Też. Aha, nie zmieszczę się, dobra. Tu drzwi zamknięte, dobrze. Czekaj. Obraz Betty, myk. Dobra. Spokój. Co, kosza na śmieci? No kierowniku, jak ten kurczę z... piękny US Storage ma tak do dupy wyglądać. Ło! To wy tak żeście chcieli? Weź, wstań, bo nie będę ryzykował. Bo żeście rozdupcyli bramkę. Nic nie mogą normalnie zostawić całego. A daj to radio. Skąd już mi tu w drzwi trzaskacie? A daj. Już? Lepiej wam? Kluczyk. O, to może będziesz miał ten. Mężczyzna, który drzwi z magazynu się otworzą nam przed nami. Właśnie.
Trochę trwa bateria. No powiem wam, bieda. Naprawdę biednie. Zgnite. No nie ma co się dziwić, prądu nie ma już dawno. Sok w kartoniku. Aż łyknij sobie. Dobra, tu pusto. Najpierw po jedną stronę sprawdzimy. O, tutaj mamy króla sedesów. Pudełko gwoździ wezmę. Piła. Młotek tu mam. Lecimy dalej. Tutaj. Arkusz blachy. O! Arkusz blachy zawsze wezmę. Tutaj decha. Taśma. O, jak najbardziej. O, kalosze. Znaka tam. A, pusto kompletnie. Tutaj. Deski. Już miejsca nie masz? Dobra, to weź to tu. Chodź, biegniemy się wyładować. Oj, nie jest dobrze, ani źle. Jest w sam raz. No i cyk. Ładuj to też. Palniki gazowe też na razie możesz wyładować. To. Nie dacie się wyładować. Drugi jeszcze doczekał? O ty! Lezą cały czas teraz, no. Dawaj, Markus. Już? No, uważaj, przecież walą w płot znowu, nie? A, kilo zdążyliśmy odłożyć. Rozwaliły debile siatkę, idą. A, no chodźcie, no, jak już musicie. Musi tak pojedynczo przychodzić. Dawaj. Już? Mogę? Dziękuję. Zapalniki odłóż na razie, bo niepotrzebnie to dźwigamy. No nie wierzę, no do jasnej cholery, no. Dacie się wyładować? Dawaj. Te palniki, no bo one nas niepotrzebnie obciążają. Ej, no kurde! Jezu, to są jakieś jaja. Jeszcze ktoś? Pytam, nie wiadomo skąd, 101. Masakra. Naprawdę. No nie! Naprawdę, muszę wyjechać z tego miasta na tą wieś. Odpocząć trochę. Bo nic zrobić spokojnie można. A następny lezie, no bo mnie szczyści. Wypierdalaj. Dużo was jeszcze tu ściągnę? Przy próbie tylko wyładowania plecaka na przyczepkę? Masakra jakaś. O. I teraz jeszcze spędzę drugie trena w zbieraniu z was wartościowych rzeczy, psia twoja dupę nazad. Jeszcze żebyście coś mieli tego wartościowego. Jezu.
Jedźcie. Kij. Dobra, idziemy do końca, to lewą stronę zobaczyć, czy prawą stronę zobaczyć. Co tu masz ciekawego? Strzelba, dawaj. Zegarek, daj. Dawaj, to dawaj. Dobra. Pałka policyjna w stanie? Nie. Deski, deski. Co to desek tyle jest? O, taktyczny sierp, opakowania kapusty. Palić ci się chce? No masz, dotlę się. Żeby nie było. Że nie dbam o ciebie, czy coś w tym goście. Głodny też w sumie jesteś, 1700. Dobra, to masz zjedz całe to. Akurat będzie gitara z tą szyją, a nie, jeszcze nie ryzykuję. Jak czysty, to niech se będzie. Podjedli? Podjedli. Matku, jakie to jest kurwa długie. Dzień dobry. O, kolejne baterie. Gwoździe. Łopata w stanie idealnym, to możesz wziąć tą jedną łopatę. Prętów nam nie zabraknie z rozkładania wraków na drodze. Tutaj jest, są automaty. Nawet picie mają. Jak mają, to bierzemy, co? Nie będziemy marnować, kurczę. Dawaj to. Puszka mi niepotrzebna. Dużo metalowych szafek tutaj jest, które chyba też będziemy zbierać. Bo nam się do naszej stałej bazy w przyszłości przydadzą, ale to na spokojnie. Czekaj, najpierw pozbieramy fanty. Tu. Szału nie ma, teraz tak widzicie, że szału nie ma, dupli nie urwało. A jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Dobra. Dobry. A co tak samotnie w magazynie? Tylko jestem co zniesmaczony, no że kurczę... Bardzo mocno liczyłem, nie będę was oszukiwał na te... taśmy naprawcze. Telewizor, krzesełko, agregat. Agregat, trzeba tu będzie podjechać. Już Markus zmęczony jesteś? A, to 17 już jest. Okej. Okay. Skoro tak. Radio dawaj. Markus blachy dawaj. Tutaj. Będzie szybciej. Dobra. Tutaj. Cement nie chce. Bokowanie radio. Dawaj to. Dobra. Dobra, jedną stronę mamy sprawdzoną, tylko szafki zostały do pozbierania. A jak już jesteśmy przy... O, kolejny agregat. Tutaj, tutaj. To do, w 42 buildzie dopiero to się przyda. Hunter? Dawaj go. Aha, już jesteś przeciążony, dobra. Biegnij, Markus, biegnij. Od tego zależy zdrowie twego kręgosłupa. Tu obok chyba ty. To jest składowisko też, kurczę. Baterii, albo też jakaś fabryka obok. Albo to jest po prostu szyld połączony z tym terenem. Jedno z dwóch. Jedno z dwóch. Dobrze. Czekaj, rzeczy, których nie chcemy wyłożyć, mamy zaznaczone jako ulubione? Mamy. Dawaj, 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 dawaj. Nic nie słychać. To można przyspieszyć. Mogłem się nie odzywać. No nie, no
pełzną tu następne, no. Endożone miasto. Budzik w którymś trupie dzwoni albo na przyczepce. 18:20 budzik. Już? Nie będę szukał, który to budzik, znaczy w którym zegarku, bo mam ich w UI. A nie będę ich rozbierał, bo nie mam przeczytanej elektryki, więc chcę podzwoń chwilę. Dobra, i wysuwać ten karnister też na razie odłóż, bo widzę, że zajebiście plecaczek obciąża. No i dobra. Chodźmy sobie od końca. Pójdziemy. Chociaż ty, 73 zmęczenia. No dobra, ostatnią turę musisz zrobić. Jak już tu jesteśmy, nie będziemy tu wracać. Już wysprzątamy te magazyny. Tylko jeszcze agregaty. Przynajmniej jeden agregat stąd jeszcze wziąć. Stój tam za siatką i kij ci w oko. Tak, tu już nie było nic dla nas ciekawego. Ten agregat tutaj. Pamiętać agregat na końcu. Ale dobra, spokojnie. Tutaj. Puszcz to. Tutaj. Aha. Tutaj. O, jedna szafka. Płachta klucz. Fajnie. O, a taśmę dacie? No nic, wyciągaj ją. Markus! Sprzęt szpitalny. Czyli zajebiście. To chętnie przyjmę i z tego jestem zadowolony. Antybiotyki. Zawsze coś. No i dobrze było przed zimą wynieść się z miasta, kurczę, i na zimę już sobie tam wszystko zorganizować. Kurczę, a na szafce coś jest? Nie. Kurde. Jakbym wiedział, że tutaj taka bieda będzie, to ja bym ten magazyn koło chaty opędzlował, bo tam to jest bogato. Ale no nic. Czy jak wiedział, że upadnie, to by nie wstawał. Myk. Ale pusto. Ale pusto. To i kolejny, kurczę, który będzie pusty. Czekaj, nie. Nie. Usiądź na ziemi. Oddychnij sobie chwilkę. O, ale zaraz trzeba będzie zmiatać do chaty, bo ty zaraz mi się na ryj przewrócisz. Które ty drzwi poszedłeś otworzyć? Już? Otwarte? Tu? Też pusto? Aha, to wszystko. Zostały tylko agregaty do zwiezienia. Ale bida. Nazwałbym to tak zwaną biedą z nędzą. Najbardziej do tego pasuje. Dobra, chodź ty. No nie będę z agregatami biegał. No. Ładnie wyprostuj ją. No ty. Spokojnie. Czemu tak... No i co na tych trupach taka sterowność jest, że masakra ty? Dobrze. Uważaj, latarnie znowu dwie. Czego ty się tak skręcasz? Spokojnie.
O, nawet dobrze, że nie podjechałem od razu tutaj, bo to nie miało sensu, kurczę, sami widzieliście, że to taka bieda, że masakra. Chodź. Co? Nie to. Podnieś. Jak mam być szczery, to już z tym buildem 42, to człowiekowi się już czekać nawet nie chce, nie? Czekasz, czekasz, czekasz i się doczekać nie możesz. Okej. Okay. Tu jeszcze w jednym z tych był agregat. Podnieś. Nie śpieszy się, kurde, twórcą tam. Wiesz, nie wiem, czy słowo nie śpieszy się to dobre słowo. Pierdalają się tam i to ostro. Tu byliśmy. Nawet szafki jakieś tam metalowe. Pozbieramy. To mi niepotrzebne, bo klucze do rur mamy. Ty z ciebie wziąłem baterię. Chodź, szafeczko. Duże metalowe półki. Dawaj, dawaj, yeah. Elegancko, półeczki są. Myk. Myk. Dawaj, dawaj. Dobra, idziemy do domu, bo jesteś już zmęczona. Jak nas zaskoczy jakaś większa grupka, to... Może być nieciekawie. Tu szafki tylko metalowe zostały, więc w sumie można tu dać X-a. Jako cały ten kompleks kutwa, cyk, i zaznaczyć, że tylko są tutaj... My, ty, ale owy, ta metalowe. Trzy Afryki i... Dobra. I rura do domu. Wiem, chcę, ci się chce, jedziemy. Już jedziemy. Tu w lewo. Tu w prawo. Myślę sobie, że na początku tak pojechać gdzieś tu, to było rzeźnia. Dużo wraków już człowiek tu rozłożył. A w sumie tędy też powinniśmy przejechać. Bez problemu. O, dobra. Spokojnie. Spokojnie. W sumie mam pomysł, chodź, pojedziemy od razu, cię pod tira postawimy. I żeby przyczepkę wyładować od razu. Myk. Daj się, wciśnij się tutaj. Okej. Wsteczny, spokojnie. Czekaj, 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 bo jak go zastawimy, to nie otworzymy naczepy. Są dwie, nie. No, teraz możemy bliżej podjechać, jak już jest otwarta. Myk, myk. Dobra. A zgaś go. Po co ma chodzić? Jest, latarnie się zapalają, bo agregacik pracuje. Teraz tak. Wyrzuć to. I wszystko z tej przyczepki na tą. I możesz przyspieszyć. Bądź czujny. Czujnym bądź. Dobra, resztę przełożysz jutro, bo widzę, że już pierwsza w nocy, zmęczenie wjechało, brak wody. Coś w plecaku masz takiego tego? Dawaj. Aj, żarówki nie przyniosłem, dalej tu ciemno jak w dupie będzie. No nic, skleroza nie boli. A, masz jeszcze, przedtem sobie zapal. Bo mi w nocy się obudzisz, w ogóle depresję dostaniesz. Tego byśmy nie chcieli. No pal, pal, pal. Dobra. Nynaj. No, takie zmęczenie o tej godzinie. Poszedłeś spać, to się ładnie w dzień obudzisz. I trzecie. Trzy kalorie. Znaczy zmęczenie, no. O, cyk, cyk. Chodźmy skończyć przekładanie.
Zaraz coś zjesz, Markus, nie stresuj się. Zaraz coś zjesz. Tylko musisz wszystko z przyczepki przeżyć. Oczywiście możemy załadować tira i przyczepę. I ogólnie wiecie, o co chodzi mi, nie? Że nie tylko tym tirem wyjechać z miasta, tylko tira załadować na fulla i na przykład tą jeszcze tą przyczepkę załadować na fulla. Jeszcze. Czego mnie straszysz? Weź tylko te karnistry, znaczy te palniki, żebyśmy nie szukali. One nam jeszcze się przydadzą, coś czuję. Póki jesteśmy w mieście, można jeszcze, kurczę, wykorzystać jakże zajebiście dużą ilość wraków. Dobra, ty sobie naczepa stój ładnie, grzecznie. Czepka wyczyszczona. Dobra, a ty sobie tu stań, odpocznij. A ja co? Śliczne dzięki za uwagę i następny odcinek, dalsze zmagania nasze w projekcie Zomboid zostawiam na kolejny odcinek. Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki i siema!